Siema ludzie, z tej strony Krzyży, a to kolejny Vanilla Run w The Mining of Isaac Wrath of the Lamb. Tym razem nie walnę randona, bo przejdźmy wszystkie słabe postacie, o ile się nie mylę, tak więc dzisiaj wezmę sobie Kaina. Jeszcze sobie tam zadecydujemy, czy wezmę Judasa, czy Isaaca następnym razem, a później już będę raczej randomy, no chyba że... Zobaczymy, może już będę zwyczajnie randomy cisnął, bez względu na to, czy będzie mi się powtarzała postać, czy nie. Czas pokaże. A teraz mamy Portable Slot Machine. Nic nadzwyczajnego, szczerze mówiąc. Dobry pil, tylko zobaczymy za sekundę. Może to będzie full health akurat. To będzie Ball of Steel, bardzo dobrze. Soul Hearty się przez to oszczędziły. Dobra, jeszcze tylko jeden typek, świetnie. Może serduszko? Nie, o wiele lepiej, mnóstwo kasy. A to tu mamy serduszko. Dobra. I jedziemy. Larry Junior. Ten Tinted jest kuszący, niestety nie mamy bomby. To jest kiepska wiadomość. Tu może się schowamy troszkę. Trzeba zrobić sobie jakąś drogę ucieczki, czyli kupy koło siebie najlepiej jest rozwalić. Wow! Mówię, to trochę oczywiste rzeczy, ale... Trzeba nawet o tych podstawowych rzeczach mówić. Tak jak może się to wydawać oczywiste? Może nie akurat nie skupanie, bo to kiepski przykład, ale... Tak, niektóre tam podstawowe rzeczy są oczywiste, a dla innych to wow, tego jeszcze nie widziałem. Oczywiście mogę powtórzyć jeszcze raz, to się nie tyczy przykładu, że trzeba zbadać kupy, które są blisko ciebie, bo to jest strasznie oczywiste. Dla jego nie lubię, bo właśnie jest nieprzewidywalny w wielu przypadkach, szczególnie jak są te kamienie jeszcze tam. Nie można jakoś fajnie uciec. Spróbujemy. Pretty Fly. Serduszko. O! Jest bomba. Guess. Wow! Jest. Bardzo dobrze. Będzie kolejny item. Szkoda, że znowu Larry Junior, że nie da się tego zmienić. Ale no cóż, no cóż. Okej, kolejna bomba. Troszeczkę sobie tutaj ułatwiłem uciekanie przed tymi typkami, chociaż to nie zmienia faktu, że dalej mogę na nich wpaść. Tu trzeba też uważać, żeby nie wpaść do dziury, ponieważ ona jak najbardziej działa i można uciec jakby od bossa. Ale na tym mi nie zależy, nie po to go spełniłem jeszcze raz. To w ogóle kupy się zbugowały. Tego bugu też nie można nadużywać, ponieważ gra może się wykrzaczyć, może się po prostu skraszować. Dlatego już sobie odpuszczę to. Mamy pup. Same słabe itemy. Zobaczymy, czy dzisiaj nie wykrzaczymy Isaaca przez Portable Slot Machine. Wow. Nice. Okej, tutaj nie ma nic interesującego. Potrzebujemy kasy. Widow. Wersja szybsza. Jakaś, nie jest trudno tak samo zeszło jak zwykła wersja Widow. Jednak przez to, że spełni te czerwone syfy, nie wiem w sumie jak to mogę inaczej nazwać. Przez to właśnie jest wkurzająca. Sam pajączek Widow nie jest trudny. Ale jak zespołni dużo przeciwników, to można się nieźle wkopać. Dlatego lepiej wykorzystać pajączka Widowa, Wdowę, jakkolwiek chcecie to nazywać. Żeby rozwalać te syfy. To niestety mi się nie udało bez hita wyjść. Albo blisko.
Na szczęście Dilf Edemi się pojawił. I mamy ciekawsze itemy. Ajajaj, co by tu wziąć? Co by tu wziąć? Czy oba, czy jeden? To na pewno weźmiemy. Dobra. Niech będzie. Już nie będziemy spełnić... Już nie będziemy spełnić... bossów. Między innymi dlatego, że gra mogłaby się zgliczować, dlatego też to nie było dla mnie jakimś wielkim ułatwieniem. Takim, co bym cały czas powtarzał. Bo się po prostu gra na krawędzi, flesza. Okej. Okay. Jeszcze mamy lewą stronę. Ciekawe, czy będzie Kirstium. Wtedy by telepil się właśnie przydał, dlatego go trzymam. Okej. Okay. Oh, come on. Dziękuję. No, właśnie o to chodzi. Dlatego Common Cold jest fajne. 5 centów za bombę. No, gdyby to nie była ostatnia bomba. O, wiedziałem, że nie wyjdę tutaj bez hita. Głupiego hita niestety. Dwie bomby to też nie jest jakieś zachęcające. Wolę sobie je zatrzymać. 5 centów to nie jest jakieś bogactwo. Excuse me. Okej. Okay. Nice. Już wiemy, gdzie jest boss. Weźmiemy go na truciznę po prostu. Nice. I mamy pip. O, Jesus. Niestety trzeba go stąd wyciągnąć. Ajajaj, chwilkę to zajmie niestety. Wow. Uciekasz tu? Dobra, uciekłeś na bliższy dystans. Ojej, idź, no musiałeś. Tego właśnie nie lubię w tych oczkach, że one się jeszcze od siebie odbijają. I to jest ciężko dla mnie, przynajmniej dla mnie to jest ciężko przewidzieć po prostu. Ale się udało. Chociaż tyle. Tak bardzo blisko. Kursum jest blisko tego wyjścia, więc możemy sobie zostawić na sam koniec i zastanowić się, czy przypadkiem nie będziemy na krawędzi śmierci podczas podnoszenia tego, podczas wchodzenia do Crustiumu po prostu. Ojej. Nie chcę tak. O! Shit happens. Shit happens! Wow, ale mi się pojawiło, że tam cent się pojawił, bo tam tak bym tylko tik... A, mógłbym ominąć, musiałbym ten po prostu przejść. Tutaj oczyszczę troszeczkę drogę, żeby głupio tego nie zrobić. Okej, okay, udało się. Zwykły chest, zastanowimy się. Szkoda, że tu nie mam drabinki, ani magneta, ani...
Potrzebowałbym albo latanie, albo diabinkę, albo magnet. Te itemy mogliby mi pomóc w zdobyciu. Ajej. Tamtych dwóch kluczyków. Wow. Najgorsze jak się rozwali właśnie, że mogą się zatrzymać w połowie biegu. I ten. Momentalnie na nas lecą. A teraz już nie będzie takiego problemu. Miejmy nadzieję. Jest kolejny kluczyk. That's nice. Speed and range. Nie mamy żadnych itemów, które jakoś by nam znacznie pomogły, niestety. Tyle dobrze, że jeżeli teraz tick nie podniosę, to jest mała szansa, że znowu go spotkamy. To jest akurat dobra wiadomość. Tak, więc idziemy do Crystalmu. Pewnie jeszcze tam wyjdziemy do Secreta, bo domyślam się, że będzie koło... O, tutaj na dole po prostu. Będzie koło Crystalmu. Balls of Steel. Świetnie, już jesteśmy na plus. Pomps Aki, zbyliśmy na zero. Warto tu zagrać. Jak jesteśmy Kainem, to warto. Okej. Okay. Okej. Okay. Jeszcze raz. Okej, okay, dobrze nam poszło, tylko jak można zużyć jedną bombę po prostu? Tylko by opłacało się ją zużyć w tym miejscu. O właśnie, o to chodzi. I świetnie. Możemy już iść dalej. Teraz będziemy zastosowali efekty randomowych maszów, maszrumów, grzybków i jedziemy dalej. Curse of the Lost. O, you son of a bitch, dlaczego skręciłeś? Byłem na pół metra od ciebie. Trzeba będzie się pajączkami też zająć. Od razu po tym typku, o właśnie. Załatwione i teraz można się ostatnim zająć. Nice i... nic. Ładnie. Żadnych dropów, to jest akurat... bad news. O! Ciągle zapominam o tym, że jak macie dobry, duży speed, jak widzicie, po prostu wbijam się w ścianę. Nie można z tego wyjść, jak się trzymam w prawo. A po raz ucieczki czasem zapominam puścić i jest właśnie taka sytuacja, jak była przed chwilą. Dobra, jeszcze tylko dwóch typków. Czyli jedną odnogę już mamy załatwioną. Fajnie byłoby znaleźć troszkę kasy. Jednak wbicie do sklepu nie jest takie konieczne. Automaty są równie opłacalne. Trzeba patrzeć na tych czerwonych, żeby nagle się nie... ten... żeby ich nie wzięło do strzelania do nas. Bo są... byli tutaj jedynymi przeciwnikami, którzy potrafią celować. Ci strzelają randomowo, jak widzicie. I dali mi dodatkowe 3 centy. Jest, dobrze, bez straty. I znowu ten sam pokój. Tylko tym razem pajączki były szybciej spełnione, więc załatwimy to od razu. Jeszcze tylko ostatni przeciwnik. Golden Chest, no mało nas to interesuje, szczerze mówiąc. Okej, dojdź do środka, na to liczyłem trochę. O, Golden Chest. Wcześniej mówiłem, że mnie to nie interesuje, ale Skeleton Key w połączeniu z Guppy's Tail to jest według mnie najlepsze połączenie. Teraz 2, 3.
O, tych nie da się tknąć. Jak głupio. Jak głupio. Jak widzicie, niektórzy przeciwnicy nie działają. Nie reagują na działanie My Little Unicorn tak samo na Game Kida czasem. Tak więc uważajcie, kiedy używacie tych itemów podspacji, ewentualnie kiedy używacie karty Chariot. Ale i tak w tym wypadku w dużym stopniu karta Chariot mi tutaj pomogła. Więc nie narzekam na to, że ją użyłem. O wiele to przyspieszyło tutaj walkę. I teraz hasło Golden Chest mnie nie interesuje, nie będzie już aktualne. Teraz wszelki Golden Chest, wszystkie możliwe chesty mnie interesują. No, mniejsze jak... mniej będą mnie interesowały, jak będą w... Challenge'u mnie, co prawda. Ale wiecie, o co chodzi. Cały czas ten pokój, what the heck? Dobra. Jaki masz zasięg? To spokojnie. Easy. Dobrze, że nie udało się sprowokować tutaj żadnego pająka, no oprócz tego, to akurat głupio zrobiłem. Dobrze byłoby od razu załatwić resztę. Dobra, udało się na szczęście poradzić z tym pająkiem bez prowokowania innych. Więc całkiem dobrze wyszło. Teraz item room. Najpierw czerwonych, bo są celni, jak widzicie. I potrafią wcisnąć cię w ścianę. Pierwszy raz mi się to zdarzyło, szczerze mówiąc. Też nie byłem do końca pewny, czy sama styczność z nimi jest bolesna, ale okazuje się, że tak. Znowu ten sam pokój. Teraz sobie lepiej z nim poradziłem. Znaczy nie tyle poradziłem, co już właśnie widać, żeby łatwiej z nim pójdzie, jak widzicie. Mamy Wiggleworm. On strasznie przeszkadza, więc wolę go nie brać. Ajajaj, same wkurzające itemy. To jest najgorsze. Nawet jeżeli pasyw, to w niczym nie pomagający pasyw. To jest tak, strzelam do zielonego, patrzę na czerwonego, żeby przypadkiem nie kusiło go do strzelenia do mnie. Bo jak widać, kusi go. Strasznie go kusi. O, shit happens. Już widziałem, że ciężko będzie z tego wybrnąć. Ale jest postęp, jest postęp. Okej. Tutaj niestety ruszyły się trzy pajączki z czterech, które można by spokojnie rozwalić. O tak. A chciałem się z spawnerami zająć na pierwszym miejscu. No cóż, nie wyszło aż tak dobrze. I jedziemy z ostatnim pokojem. Fallen! Jakby dał mi item Guppy. Jak ja bym się cieszył, jakbym dostał teraz item Guppy. Ten damage też jest tragiczny zresztą, więc... dużo itemów. Od Fallen... od Fallena. Będzie dla mnie... naprawdę chętnie je wezmę po prostu. Bez kombinowania tutaj z jakimiś inteligentnymi niby... pseudo-inteligentnymi wypowiedziami. Trzeba zwalić jednego, ten już jest nieźle obity, więc... O właśnie. I na spokojnie jego braciszkiem. Na szczęście speed mamy naprawdę przyzwoity przez ten speed and range. Więc nie ma tu problemu z ucieczką. Forget me now. Nie chcę zostawić Guppy Spawn. Ale może to jest jedyne wyjście. Yeah, let's do it. Dobra, jednego mniej. Tu warto się wpakować.
jak widać, zwróciło. Tu ani nie mamy kasy, ani się nie opłaca wkładać kasy w jakikolwiek z tych itemów. Jednego mniej. Ej, szkoda, że ciebie nie spoizonowałem wcześniej. Poison, poison, dziękuję. Teraz tylko czekamy, aż się wyłoni. Jest, świetnie, że ten się pakował w kolce. To jest, jak mamy wielki speed, mamy trucizny, ale nic więcej. To jest akurat pod tym względem kiepsko. Nic więcej nie mamy. Range jest mały. Damage jest strasznie mały. Fire rate, no też jak widać. Nie mamy nic pod spacji, bo właśnie się pozbyłem bardzo dobrego gapi społ. Ale być może ten item room i ten boss trap room, cokolwiek mi da ciekawego. I to byłoby dobra wiadomość. No, nie na to liczyłem. Zobaczymy, co jeszcze jest od item roomu. O, wow, 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 wow. Dobra. Pajączek z głowy. Teraz tylko, żeby się nie podpaliły. Nie, 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 nie. Już wolałem się rzucić na typkę, niż żeby później się z nim męczyć. W końcu damage. Jak dobrze. Nice. Dwie bomby i 2 centy w cenie jednej bomby zawsze się opłaca. Czempionik przeżyje nawet TNT. To znamy. Jest to Balls of Steel. Na pewno się przyda. Szczególnie, że 2 serduszka, które mieliśmy wcześniej, to troszkę mało. Ojej, nie trafiłem. Jeden cent za bombę. Nie opłaca się. Jest. Dobrze. Pil, którego nie znamy. Speed up. Poważnie. Goddammit, za dużo mamy tego speeda. Oczywiście dla wielu to jest problem i mówi, że ten. Mówią, że ciężko jest to kontrolować. Ja na szczęście raczej nie mam takiego problemu. Więc nie narzekam na za duży speed. Jednakże wolałbym troszkę dostawać też inne statystyki. Inne statystyki chciałbym ulepszać za pomocą pilów. Nie tylko speed. Za 1 cent? Warto? Warto. Okej. Niestety wy się odbijacie od siebie. To już szybko załatwimy. I jedziemy na 4. bossa. Ponownie. Czyli teoretycznie idziemy, znaczy no, idziemy teoretycznie na 4, a praktycznie na 5. bossa. Zobaczymy, czy będzie Deal for Devil. I czy skorzystamy z tego Deal for Devil, jeżeli już. Okej. Na pewno skorzystamy z tego Deal for Devil. Okej, mało brakowało. No i idzie całkiem nieźle. Nie będę narzekał, idzie całkiem nieźle. Trzyma się górnej krawędzi, więc łatwo jest ogarnąć go. Łatwo jest w niego celować przede wszystkim. Jest. Damage up na swój sposób. Czy tamten... Chcę marnować czas na tamto. Nie chcę marnować czasu.
Nie. Powiedziałem nie, no to nie. Curse of Darkness. I troszeczkę kasy. No, z przedmiotami, w sensie z coinami, kluczami i bombami nie mamy problemów. Nie mamy żadnych braków. Natomiast i ten pod spacji by się przydał. No niestety tutaj go nie dostałem. No cóż. Za to to jest albo nie księga, nie tylko biblioteka. Albo sklepik. Do obydwu chcemy wejść. Więc nie ma różnicy. Creed. Załatwione. To serduszko zaraz mi zniknie. O właśnie, bo to był tylko od Mushroom przez Trinket Liberty Cup. I jak zwykle zapominam, gdzie byłem, a gdzie nie. Okej. Jeden set więcej, no wolałbym coś innego, ale nie będę wybrzydzał. One up. I homing bombs. No niech będzie, wezmę tego one upa. Jeszcze może być jakiś deal for David, więc. Jak będzie ciężko, to uciekniemy, ale teoretycznie chcę. Nie chcę dostać hita, ale chcę dostać item, który na koniec mi wypadnie. Jaki tam? Bombka, karta, cokolwiek może się przydać. Wiem, że mogłem się teleportować, ale zależy mi na tym dropie. Okej, okay, idź tutaj. Jest chest i jest troszkę kasy. Czy warto było? Nie wiem. Ale... No cóż, już po wszystkim. Left hand, nie chcę. A tak bym dostał same czerwone skrzynki po prostu. A to mnie nie interesuje. Wolę golden chesty. Ewentualnie... Może interesuje mnie to. Dlatego, że mogę dostać item gapi. I gdybym wcześniej tego nie zmienił, tutaj bym miał zwykły chest albo golden chest. Jakby co. Dobra. A mamy też dużo głupich rzeczy w tych skrzynkach, więc na co dzień to nie jest dobre rozwiązanie branie left handa. Chociaż wydaje mi się, że są fani tego itemu. To zależy. Tak samo jak są fani pup. Trzeba po prostu umieć używać tych itemów i wtedy nie ma co narzekać na nie. Defsy jedynka, więc spokojnie mogę się pakować, nie? A i wyżej teleportnę się. Spokojnie mogę się pakować. Strasznie ich przesuwam, goddammit. Znaczy ich, monstry przesuwam. Muszę ostrożnie, i teraz ostro. I teraz ostrożnie, i ostrożnie. Nie chcę po prostu, żeby do ściany doszedł. Żebym mógł spokojnie go w pattern pakować. Jakby nie z jednej strony, jakby zablokowanie, to też nie ma problemu, ale... Jest trudniej wtedy. Ajajaj. No cóż. Zobaczymy, co tu jeszcze mamy ciekawego. Idziemy stąd. I nigdy w tych Curse of Darkness floorach nie mam pewności, czy czegoś nie pominąłem, więc wolę sprawdzić jeszcze raz. Tam był homing bomb, więc nawet nie sprawdzam jednak. Zobaczymy w lewo. Byłem. Tu jest sklepik, tak? Tu jest sklepik. Jest sklepik. Sprawdzamy jeszcze tam w prawo.
Wyżej jest niesprawdzony pokój. Nie ma dostępu. Nie ma skrzynki niestety. Wolałbym jakby te bomba i skrzynka zmieniły się miejscami. Ale niestety tego się nie da zrobić. Homing, tak? Homing. I ciśniemy do depsów dwójkę, ewentualnie Necropolis. Tu byłem, 100% byłem. Cały floor sprawdzę. No, oprócz secreta na nim aż tak bardzo mi nie zależy. Dobra. Oj, zawsze tak przy nich robię. Nie zdziwiłem się, że tak tym razem też zrobiłem. Okej, okay, bomby. Tutaj wyjdziemy w ten sposób. Dobrze, nie trafiłem na bossa, bo to byłby pech. Diabinka, no i tak nie mamy na co wydać kasy. Więc why not? Może się jeszcze nie raz przydać, chociaż później to już nie, bo te przepaści znikają, ale załóżmy, że mogę narzekać. O, mogę kupić diabinkę. Za chwilę sprawdzimy te pile, bo mamy magneto, które by mi się przydało wcześniej. Bombs are keys. No nie wiem, nie wiem. Ja wolę zostać przy tym tak jak jest. A w sumie mogę tu jeszcze sprawdzić. Tu głupio zrobiłem. Dajcie gapi! Hello. Wiem, że to jest ślepy zaułek, więc po prostu poczekamy. Aż dojdę do końca, jak będę wracał, to już sobie załatwię wszystko. Okej. Okay. Ciekawszy pokój troszeczkę, minimalnie. Wow. I ostatni typek. Dziękuję. Omijamy cię. Szkoda, że nie mam latania. Ale Lord of the Pit, który był koło Brimstone, nie wydaje mi się aż tak warty dwóch serduszek, więc nie żałuję tego, że podniosłem. Tu jeszcze podniesiemy. Zobaczymy, jak to rozwiążemy na samym końcu, ale na razie będę health-upy podnosił. Okej. Rozwalaj, dziękuję. Jednego mniej. Za wcześnie. Jednego mniej. Pajączków strasznie nie lubię, ale jak widać z Brimstone'em jest o wiele łatwiej. Nie ma tutaj niestety skrzyneczki. Za to może być tu. Jest Tearsap. No, jasne. Liczę na dropa po tym, dlatego nie uciekam stąd. Bo jak najbardziej, mógłbym uciec stąd za pomocą teleportu. Dobra. Uciek jednak, nie zdążyłem. Tym razem udało się, nie zdążyłem i jest. Nie ma żadnego dropa niestety. I teleport też nie możemy użyć po tym, ale czy będzie po co? Zobaczymy. Wow. Ciebie straszyłem troszkę. Nie lubię tych followujących, dlatego wtedy muszę uciekać ze stanowiska. Okej.
Specjalnie złapałem jakby tego szyta, przynajmniej tak to wyglądało. Tu się udało całkiem ładnie to załatwić, tu niestety się głupio wpakowałem, no cóż. Tego już nie cofnę. I zobaczymy, czy nie będzie przypadkiem... Nie słyszałem, że był Angel Room albo Deal with the Devil, ale można się upewnić. Na przykład sobie załatwię ochronę Poleoida teraz. I tu przy okazji zagram. Wow! Bloodbag, czyli jednak nie załatwiamy ochrony Poleoida. Tak jest. Teraz zobaczymy, czy nie ma też czegoś ciekawego tutaj. Jest kasa, jest karta. Karta Death, lepsza od Bombs Are Keys. Kolejna karta. Nie, Soulheart. Zawsze zastanawiam się, mylę sobie karta czy Soulheart. Nieważne. To 20. Albo i nie. Worth it. I teraz możemy się wpakować. O, w ogóle. Tu sobie wejdziemy, bo kryształowa kula pokazała nam, gdzie jest secret. Jeszcze troszkę kasy. Jeszcze troszkę kasy. I kierujemy się już w stronę wyjścia. Bierzemy Polaroid. Patrzę jeszcze tak ogólnie, czy czegoś nie pominąłem, ale raczej nie. Wow, dobra. Jeszcze ciebie rozwalimy i jeszcze ciebie. Dziękuję. Soluchacik. Ładnie. I zobaczymy, kto będzie bossem. Skolex. Bardzo ładnie. Szczególnie na Brimstone. To już w ogóle, wow, luksus. Box. Zaczynamy za sekundę. Dobra. Powiem wam szczerze, aż mogę powiedzieć, tak bardzo chciałem, żeby tam nie było Trial Bomby i żeby nie było karty obok, ale gra mnie jak zwykle strialowała. I ten odcinek mogę na pewno nazwać najwcześniejszym zakończeniem od długiego czasu. Dawniej zginąłem w Łąb jedynce. Tak więc dzięki wielkie, że oglądaliście i do następnego razu. Siema.